Witam serdecznie, prosto po ważeniu gali Tyson Fury kontra Francis Ngannou, która przyćmiła absolutnie wszystko, co będziemy oglądać w boksie przez następne 24 godziny. Mamy trzy pojedynki, gdzie stawką jest tytuł Mistrza Świata. Nikt o tym oczywiście nie mówi, jeśli chodzi o kliki, to pewnie jest 10 tysięcy do jednego albo 1000 do jednego po stronie Fury kontra Ngannou. Walczy Amanda Serrano o wszystkie pasy po 3 minuty. To jest w ogóle ewenement u pań, które walczą po 2 minuty. Natomiast nikt o tym zupełnie nie mówi. Można sobie spekulować, co jest warte więcej, co jest warte mniej. Natomiast jeśli chodzi o rozgłos medialny, to ja takiej miazgi nie widziałem. Podobnie zresztą jak wszystkiego, co zrobili wokół wczorajszej konferencji prasowej, dzisiejszego ważenia organizatorzy w Arabii Saudyjskiej, budując halę w ciągu 3 miesięcy, zapraszając, rzucam w tym momencie fotkę wszystkich, kto jest kto, jeśli chodzi o UFC, jeśli chodzi o MMA, jeśli chodzi o boks. Możecie sami zobaczyć, jestem ciekaw, czy jesteście w stanie wliczyć wszystkich, których tutaj zobaczycie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie widzicie tutaj Aleksandra Usyka, ale przed chwilą na ważeniu jego menedżer Aleksander Krasiuk, ale Krasiuk powiedział, że za chwileczkę ląduje. Pewnie skończycie oglądać tego vloga, Usyk już będzie na miejscu, będzie ringside, czyli tuż przy ringu walki Ngannou kontra Tyson Fury, przy czym od razu tutaj wyraźnie już powiedział, że Aleksander Krasiuk, że wszystkimi tymi detalami kontraktu, który jest podpisany i tak dalej, będziemy się zajmować, jak ta walka się zakończy, jak zakończy się walka Fury kontra Ngannou. Przedtem niczego nie będziemy spekulować, no bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. No pewnie, może złamać nogę Tyson Fury i wtedy nie ma sensu rozmawiać o walce z Usykiem. Natomiast, nie, naprawdę, powiem wam szczerze, wrzucam to zdjęcie jeszcze raz. Nie widziałem tylu gwiazd UFC, MMA i boksu na jednym zdjęciu. Nigdy nie widziałem. No ale pewnie można by ze 3 gale zrobić, w zależności od kraju, może w niektórych krajach 10 gal za te pieniądze, które wydane zostały przez organizatorów na zaproszenie, ale kto bogatemu, a w tym momencie ultra bogatemu, mega bogatemu zabroni. Dobra, co zobaczyliśmy na ważeniu, bo przy okazji takie podsumowanie, a właściwie typy tego, co można zobaczyć, no bo na koniec zostawiam sobie Usyk kontra Fury, bo przepraszam, Usyk kontra Fury to sobie nie zostawię na koniec, tylko na początek, Fury kontra Ngannou. Natomiast wiemy, że tam jest naprawdę dobra karta walk przed tym, niż wyskoczą obaj panowie na ring walczyć podczas 10 rund, o czym zresztą nie wie Roy Jones Jr., ale o tym też za chwileczkę. Parker kontra McKean. Przede wszystkim tutaj są zdecydowani faworyci. Tutaj oprócz walki Adelaide Wardley, gdzie 2,5 underdogiem jest Adelaide, to wszyscy są faworytami 5 albo więcej do jednego. Pomimo, że jeden z panów, którego zresztą bardzo lubimy, wyskoczył z wagą, że 2 razy musiałem patrzeć na niego, żeby uwierzyć, że to jest to, co ja widzę. Natomiast Parker kontra McKean 5 do 1 underdogiem, Parker 250 funtów. W ogóle mam takie wrażenie, że tu wszyscy raczej nikt specjalnie nie trenował, albo bardzo dobrze dawali jeść w Riyadzie przez ostatnie kilka dni. Byłem. Jest parę miejsc, gdzie można rzeczywiście bardzo dobrze zjeść, więc a mnie wtedy szejkowie nie zapraszali na imprezy, więc domyślam się, że na tamtych imprezach jest więcej. 250 Parkera z McKeenem. McKean twierdzi, zaszokuje świat. Ja lubię Joe Parkera. Bardzo fajny facet. Zwycięstwo z McKeenem gdzieś tam go ustawia, żeby walczyć z tymi lepszymi 5 do 1. Faworytem Parker. Parker wygrywa tą walkę przez KO. Mahmudow kontra Wright to jest mismatch, który nie powinien się nigdy odbyć. Mahmudow miał walczyć z innym rywalem, w końcu dostał Wrighta. Mahmudow 118 kg i zobaczcie teraz, jak wygląda Wright. Wright wygląda na przerażonego, a poza tym z tyłu te krótkie wrzutki będą leciały typy z Las Vegas, to możecie sobie porównać z tym, co jeśli będziecie stawiali, co wy macie.
15 do 1 jest underdogiem Wright w walce z Lwem Mahmudowym, którego pamiętamy z pojedynku z Mariuszem Wachem. Jak tam się zastanawiam, to wydaje mi się, że ta walka była jedną z lepszych Mariusza Wacha w ostatnich latach, pomimo że ją przegrał przed czasem. 15 do 1. Jeden z Was mi napisał na Twitterze, bo relacjonowałem to na Twitterze, zapraszam na mojego Twittera. Przy okazji, jak chcecie coś na szybko, chociaż na tą stronę też wrzucam od razu. Dla mnie ta strona YouTube'owa jest nie tylko moje materiały, wideo, ale wszystko, co jest związane z boksem. Ci, co wiedzą, to wiedzą, dzwoneczek i tak dalej. Nigdy nie powinna się odbyć ta walka. Kto do tej walki dopuścił, wiadomo. Miejscowi dopuścili na ten pojedynek, do tego pojedynku jeszcze Wright z tygodniowym wyprzedzeniem dowiedział się, że ma walczyć z kimś takim jak Mahmudow. Czytałem już, że o, to zupełnie inny rywal niż miał walczyć Mahmudow. Nie ma znaczenia, 10 razy gorszy rywal. Tutaj większość zakładów jest, że walka skończy się w pierwszej rundzie. Pewnie tak, mniej niż 3 rundy, okej. Okay. Mniej niż 4 rundy, czyli pierwsza, druga, trzecia, ta walka się skończy, tak będę obstawiał. Skończy się przed końcem trzeciej rundy rzeźnia. No i najciekawsza walka, która była ciekawa przedtem, natomiast jak zobaczyłem na ringu, przepraszam, na ważeniu Martina Bacole, to jest jeszcze ciekawsza walka. Martin Bacole, 135 kg. Najcięższy w karierze o chyba 9 czy 8 kg. 135 Martina Bacole. Popatrzcie, jak wygląda Carlos Takam i popatrzcie, jak wygląda Martin Bacole. Ja tutaj przed tą walką miałem takie dosyć kontrolowane zwycięstwo pod koniec walki w wykonaniu Bacole, natomiast patrząc na 135-kilogramowego Martina Bacole, to się zaczynam zastanawiać, w którym momencie te kilogramy zaczną mu ciążyć. Bo rozumiem, jak jesteś pięściarzem wagi ciężkiej, to możesz mieć ten kilogram, dwa, trzy nawet w jedną czy w drugą stronę, ale 8 czy 9 to jest hardcore. To jest hardcore. Nie wiem, na co się nastawia, że może trafi swojego rywala w pierwszych dwóch rundach i tamten się przewróci, będzie na nim się wieszał. Natomiast no, to nie jest walka Martina Bacole. Martin Bacole niekoniecznie lubi się wieszać. To jest pięściarz, którego my lubiliśmy do tej pory za to, że potrafi walczyć, potrafi się ruszać. Jak na gościa o tych gabarytach, naprawdę bardzo dobrze. Składa ciosy, bije kombinacje. Na ile starczy mu tej siły? Postawię w dalszym ciągu na Bacole, ale na punkty. Postawię na Bacole na punkty i jestem ciekaw dlaczego. Bo nie słyszałem żadnych wypowiedzi jego na ten temat, dlaczego ma taką wagę. No bo waga nie jest normalna. No, Martin Bacole nie może ważyć 135 kg. Nie róbmy jaj. Jego siła, o czym mówiłem przed chwilą, poruszanie się po ringu, zadawanie kombinacji z różnej strony. Ciężko go trafić, fajna defensywa. No co z tego zostało przy 135 kg? No nie, zobaczymy. Jestem ciekaw, co zobaczymy. No i Fabio Wardley kontra Adelaide, ten brytyjski pojedynek, który jest w Wielkiej Brytanii podobno równie ważny jak walka główna wieczoru, pomimo że tamta nigdzie odnotowywana jako walka mistrzowska, o czym już mówiłem, nie będzie. Natomiast tutaj jest to mistrzostwo dwóch panów, dużo gadało. Ja nie lubię specjalnie Adelaide, bo on dla mnie zdecydowanie za dużo mówi. To już osobiście wolę Fabio Wardleya, który wyglądał na takiego wyluzowanego, natomiast zarówno podczas konferencji prasowej, jak i dzisiaj na ważeniu Adelaide wyglądał taki nadmiernie podekscytowany. Może potrzebuję coś takiego, żeby niespecjalnie go nie obserwowałem, bo chyba nie jest tego warty. Może potrzebuję, żeby wzbudzić jakąś dodatkową energię. Zobaczymy, natomiast tutaj faworytem dla mnie jest Fabio i to Fabio przed czasem. 2,5 do 1 underdog. To jest najmniejszy underdog tej gali w Riyadzie. Wszyscy inni, tak jak mówiłem, 5 albo nawet 15 w przypadku walki Wright kontra Mahmudow. No i główna walka wieczoru, o której mówiłem, że Roy Jones o czymś nie wie. Roy Jones wie wszystko, co można wiedzieć o boksie, natomiast no nie do końca sprawdził, ilorundowa będzie to walka, ponieważ wyskoczył i zapowiadał, że nie będzie potrzebował pełnych 12 rund,
żeby wygrać ten pojedynek Tyson Fury. Na pewno nie będzie potrzebował 12, bo walka jest 10-rundowa, natomiast powiedział coś, z czym chyba wszyscy się 100% zgadzamy. No bo tutaj nie ma co rozkładać na części pierwszej, bo po jednej stronie mamy człowieka, który w wadze ciężkiej przedefiniował, jak można się bić w wadze ciężkiej, czyli potrafi wszystko, co można tylko sobie wyobrazić, jeśli chodzi o boks, czyli Tyson Fury, a po drugiej stronie mamy człowieka, który nigdy w życiu nie walczył w pojedynku pięściarskim. Więc to zdanie, z którym wszyscy się zgodzimy w tym spektaklu. O, szukałem zawsze tego słowa, jak mówiłem o tym pojedynku. To nie jest walka. Od tej pory będę używał słowa spektakl. W tym spektaklu jedyna szansa Ngannou to jest po prostu zapomnieć, żeby się bić. Jak zobaczymy, że jakimś powodem, może nie wiem przez kogo namawiany, natomiast na pewno nie przez Mike'a Tysona, który lubił rozstrzygać walki od razu w pierwszych dwóch, trzech rundach, przerazić swojego gościa, a swojego rywala. Jeżeli zobaczymy, że z jakiegoś bliżej niesprecyzowanego powodu Ngannou usiłuje robić to według zasad pięściarskich, a mianowicie bić się według zasad pięściarskich, o, ja jestem silny, pokażę ci, że ja też to potrafię, ten boks nie jest znowu taki trudny, jest trudny. No to jest, to zobaczymy coś bardzo śmiesznego. Natomiast jak zobaczymy Francisa Ngannou, który powie, po pierwsze jestem mniejszy, ważę tyle samo, umiem 100% mniej, no ale mam bombę i jak go trafię, to może coś się zdarzyć, ja bym się wcale nie zdziwił. Jak zobaczcie sobie walki Mike'a Tysona, ostatnio oglądałem, szczególnie z tych czasów, a właściwie nie, nawet przed i po wyjściu z więzienia. Mike Tyson doskakiwał i robił ten do ciebie natychmiast. Od razu był gong, doskakiwał, próbował lewym sierpem coś zrobić na dół, żeby trafić się prawym na górę, albo odwrotnie, natomiast nie przestawał tego robić. Nie przestawał tego robić, dopóki przynajmniej raz nie zostałeś trafiony. A jak zostałeś trafiony, to już byłeś naruszony, a później to już wiadomo, game over. I to jest jedyna taktyka Francisa Ngannou. Zrobić Mike'a Tysona z dawnych czasów, przed albo po więzieniu, bo jak wyszedł z więzienia, to też się mówi, że już nic nie potrafił. To zobaczcie parę walk, jak wyszedł z więzienia, co potrafił. Tylko i wyłącznie. Idziesz, doskakujesz. Czy będzie wystarczająco szybki? To jest to pytanie. I jedna rzecz, którą miał Mike Tyson, której na pewno nie będzie mógł wykorzystać w tej walce Ngannou przeciwko Tysonowi Fury. Mike Tyson wygrywał 90% walk, zanim goście jeszcze wyszli na ring, bo goście byli tacy przerażeni, że po prostu widzieli Mike'a i byli przerażeni. Czy macie jakiekolwiek wątpliwości, że Tyson Fury zupełnie nie boi się Ngannou? Dla niego Tyson Fury w ogóle ma wrażenie, że jest gościem, który nikogo się nigdy nie boi. To w ogóle nie ma w jego głowie zupełnie. Zresztą sam później w wywiadzie powiedział, że to nie jest walka mięśni to po ważeniu. To nie jest walka mięśni, to nie jest to co, kto jest silniejszy, to jest walka pięściarska. A tutaj nie ma co porównywać. Wpierdzielę temu MR Fuckerowi, przepraszam, będę musiał to wyciąć zaraz. A może nie, zobaczymy. Tutaj była w ogóle fajna sprawa, bo w tym momencie prowadzący wywiad powiedział do Tysona Fury, a właściwie do wszystkich, którzy to oglądali na YouTubie, to ważenie ponad 25 tysięcy ludzi na żywo, że bardzo przepraszam za te słowa, po czym Tyson Fury wziął mikrofon i mówi, wszyscy, których te słowa obrażają, niech wypier i tak dalej. To mi się bardzo podobało, klasyczny Tyson Fury, ale wracając, to musi być Mike Tyson. Jeśli chodzi o Francisa Ngannou. Musisz spróbować postawić wszystko na jedną kartę, musisz spróbować zrobić Mike'a Tysona, zadawać te ciosy, nawet jak wariat, ale coś musi dojść, bo jak nic nie dojdzie pod koniec pierwszej rundy, jak nic nie dojdzie w połowie drugiej rundy, no to później będzie dokładnie tak, jak powiedział Tyson Fury, będzie się z nim bawił, a później go znokautuje. Bo innej możliwości nie ma. Tutaj nie ma co rozkładać niczego na części pierwsze. Dobra, słuchajcie, to tyle z ważenia. Oglądam od początku do końca. Będę zdawał wam relacje z tego spektaklu. Przypomniałem sobie to słowo jeszcze raz i będę go używał. Do zobaczenia dzisiaj. Jak zdążę, to jeszcze wrzucę po Legnicy.
jak tam na gorąco wszystko wyglądało, może jakąś mini zapowiedź tego boksu, o którym mówiłem na początku, też by się przydała. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymaneczko i jak zawsze dzięki za wspieranie vloga.